Pranie się nie nagrało, ale mamy pierwszą rybkę. Siedzi. A, siedzi. O, coś ładnego. Siedzi następna. Ups. Zanim obejrzycie film, zapraszam Was na konkurs, który organizujemy razem z Bergarem i jego kanałem Bergame. Szczegóły dotyczące warunków przystąpienia do konkursu tuż po obejrzeniu filmu. Wytrwajcie i zapraszam do oglądania filmu. Siemanko widzowie, do Was rybka z kopytkiem. Dzisiaj atakuję łowisko Rusiek. Zobaczymy, jakie będą efekty. Z góry prośba, subskrypcję, łapki w górę oraz dzwoneczek, bo nic nie kosztuje, a mi pomoże w rozwoju kanału i w nagrywaniu dla Was jak największej ilości materiału. Zapraszam Was na oglądanie filmu. Do zobaczenia na łowisku. Okej, wjechałem już na łowisko. Jak widzicie, teren łowiska jest ogrodzony. Bramę też otwierają tutaj ludzie dopiero po kontakcie, więc fajnie, bezpiecznie. Ja już mam wózeczek. Tak więc rozpakowuję się, już widzimy się na miejscu na łowisku, jak będę się rozstawiał. Jak to się prezentuje? Tutaj jest pierwszy zbiornik. On jest troszeczkę mniejszy, to jest też zbiorniczek rekreacyjny, na którym można normalnie łowić. Mamy szlaban. Generalnie ta droga prowadzi dalej do fajnego stawu karpiowego, który jest na samym końcu. Mega profesjonalny, z fajnymi, dużymi rybami. Już jest chyba, z tego co pamiętam, 15 plus staw, więc tam już można fajnie się pobawić z dużymi okazami. Ja dzisiaj się udaję na łowisko rekreacyjne środkowe, czyli to. Tak się prezentuje łowisko. Jest pięknie. Wydaje mi się, że tutaj się będę rozstawiał. I sobie możemy zacząć łowić. Tak jak mówiłem, przyszła paczucha. Tak jak mówiłem wcześniej. Wow. Czad. Dostaliśmy mega dużo naklejek. Dalej mamy wiaderko. Na 7-metrowym sznurze mamy pelety, kukurydzę i halibuty. Mamy proce. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Branie się nie nagrało, ale mamy pierwszą rybkę. O, spięła się. Niestety. Piękne branie było. Podobno się nie nagrało. Tylko truskawka. No, niestety. Niestety. Dobra. Czyli jednak smaka na truskawa. I widzicie, bez PV-ki. Bez nęcenia. Piękna wola. Piękny odjazd, ale niestety słabo zapięta. Ale to się zdarza. Był pierwszy, mam nadzieję, że będzie i drugi. Dwadzieścia minut po zarzuceniu. Ładny odjazd. No ale się spięła, troszeczkę chyba słabo się wpięła. Ale to nic. Pierwsze koty za płoty, jak to mówią. No i co? Jak na razie jedno branie. Bardzo ładny odjazd, kulka, truskawka. Bez żadnej PV-ki, bez żadnego nęcenia. Wędka zarzucona jeszcze przed rozstawianiem całego sprzętu. Ładny odjazd, naprawdę słabo niestety się zapięła,
No i się spięła w trakcie holu. Ale mam nadzieję, że jeżeli już pierwsza rybka się skusiła na truskaweczkę, co jest dziwne, jak na tą porę roku, może skusi się następna, zobaczymy. Walczymy dalej. Jak na razie na metodzie nie dzieje się nic. Na krapiowej jedno branie. Szkoda, że się nie udało wyholować, bo miałbym ochrzczoną nową wędkę. No ale niestety, jeszcze musi trochę poczekać na debiut. Walczymy dalej. Mam nadzieję, że ten podbierak się przyda dzisiaj. Mamy rybkę. Chodź Magda, pomożesz? Ajajaj. Dobra. No. Zobacz, jak płynie karp, widzisz? Duży? To jest prawo. No. Kurczę. Fakt. No płynie, płynie. Karaś pewnie, albo jakiś inny. No i co? Siedzi. A, siedzi. O, ale coś większego. No nie, wchodźmy w tamtą. Magda, co jest większego? Weź podbierak, proszę. Tu jest. A jedzie. Zerwał się. Ajajajajaj. No trudno. Trzecia spinka. God damn it. A, jakiś niefart dzisiaj totalny. Co? Ale jak ładnie walczył. Kurde no. Już myślałem, że tego wyholuję. Był blisko. Idź mu podebrać koty. Albo pilnuj wędkę. Co? Pomogę ci podebrać, co? O, coś ładnego. Ależ piękny sezon. Dobra, siedzi. No pewnie, że tak. Przepiękny. O panie. O kurde, chyba życiówek. O panie. Cudo. Bierz, zacinaj. Cudo. To życiowa. A nie ma pan wagi? No właśnie, kurde, pożyczyłem, słuchaj, wiesz? Piękny. Dobry. Wypuścimy go z podbieraka. Trzymaj, tak. Odłoży pan mi tam? No, jasne. Tylko już ja sobie nagram. Za pozwoleniem wrzucę sobie na odcinek go. A na jaki kanał pomrzucę? Wiesz co, rudałowce. Trochę waży, powiem ci szczerze. No chyba ponad dyszka, co? No ponad dychę na pewno. Ponad dychę na pewno.
Dzięki. Właśnie widziałem, że coś fajnego, dlatego już mówię, dobra, biegnę. Do powodzonka. Ups. O, koi. Podejdziesz? O, koi, koi, koi. Piękny. Koi, ale pięknie. Teraz mi zrobił dzień, mimo że jest malutki. Jedziesz, ja tobie, ty mi. Dzięki bardzo. Ale piękny. Ty już lecisz? Dobra, to na razie, trzymaj się. Karty koi. Piękny. Piękny karpik koi. Ale cudo. Ale cudo. Przecudowny. Dobra, już go nie męczymy. Cudo. Piękny. Jest pierwszy w życiu karpik koi. Cudowny, cudowny. Złota rybka. Czekolada pomarańcza okazała się skuteczna. W tej pięknej scenerii udało się wyholować karpia koi. Złota rybka, mam nadzieję, że spełni te moje trzy życzenia. Ale jest pierwszy koi w życiu, jestem mega zadowolony, mega szczęśliwy, jeszcze się cały trzęsę. Kurde, no sztos, to... Totalny sztos, jak dla mnie. Czwarta rybka, która się nie spięła. I to jeszcze jaka, nie, no warto było nawet przeżyć te trzy spinki, żeby wyholować tego jednego złotego karpia koi, no to jest... Ja już mogę jechać do domu, już. Siedzi następna. Siedzi ryba. A ja nie mam jak nawet kamery założyć. Zerwała haczyk. Ajajajajaj. Ja zerwała haczyk. Nie wiem, czy będzie widać. Kurde. Przy samym brzegu. Nawet nie miałem jak kamery założyć. No i co, powoli się trzeba zwijać. Już dzień coraz krótszy.
A tutaj na łowisku, na tym zbiorniku można być do godziny 18. Jest godzina 17, więc już powoli trzeba się zwijać. Ja mam wędeczki jeszcze zarzucone. A w sobie oczywiście zwijam je w ostatniej kolejności. Nie ma co. A no już widać, że się trafi jeszcze jakaś rybka. Niespodziewajka. No szkoda. Szkoda dzisiejszego dnia. Bo było pięknie. Łącznie 5 brań. Jedna wyholowana. Dwie spięte przy brzegu. I dwie spięte troszeczkę dalej od brzegu. Ale fajnie, bo było 5 rybek na kiju. I to cieszy. To cieszy, bo tutaj się coś dzieje. Ja łowię na haczykach bezzadziorowych. Może to też dlatego. No ale ja chyba nie zmienię na zadziorowe, bo... No, bo tak. Tak już mam. Wolę tych rybek jakoś nie męczyć i wolę, żeby bez zadziora te haczyki były jednak, żeby swobodnie można było wypiąć rybę i jej zbytnio nie poharatać. Piękny zachód słońca. Dzisiaj były skuteczne Waftersy, czekolada pomarańcza od Sonu Bajca. Dawno ich nie stosowałem, a dzisiaj zrobiły robotę. Dzisiaj zrobiły robotę. Karpik koi na to wchwycił. Zaraz po nim, 10 minut dosłownie potem, chwycił drugi karpik. Tym razem zwykły, ale niestety zerwał mi się haczyk przy samym brzegu. Nie miałem jak go podebrać już. No, ale ta przynętka ewidentnie tutaj dzisiaj zrobiła mi robotę. Tak więc będę ją miał na uwadze w przyszłości. Okej, ja już jestem spakowany. Dzięki, że jesteście, dzięki, że subskrybujecie. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują, zapraszam do subskrybowania, bo warto. Jeżeli nie, to nie. Jeżeli nie będzie Wam się podobało, a zasubskrybujecie, możecie zawsze odsubskrybować, to nic nie kosztuje, a wystarczy tylko raz kliknąć, a mi to osobiście bardzo pomoże. Po to, żebyście mogli oglądać i uczyć się razem ze mną wędkowania, tak? Karpiowania, metod feders, pławik, rzeka, to wszystko będzie na tym kanale. Trzy warunki trzeba spełnić, żeby wziąć udział w organizowanym przez nas konkursie. Pierwszy warunek to subskrypcja kanału należącego do Bergara, czyli Bergame. Subskrypcja mojego kanału. Łapka w górę pod konkursowymi filmami na kanale Bergame oraz na kanale Rudaowca. I komentarz: biorę udział pod tymi filmami. Nagrodami w tym konkursie jest wędka Savage Gear SG2. Kołowrotek Dam Quick 2 oraz akcesoria, które na pewno przydadzą się, żeby złowić jakiegoś fajnego, dużego drapieżnika. To wszystko zobaczycie tutaj na zdjęciu. Tak więc subskrybujcie, śledźcie nas, oglądajcie nasze poczynania. I co? Widzimy się na losowaniu, które odbędzie się 28 października na moim kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia, kopyto do Was. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So